gotowi w kolejną podróż? Dziś pędzimy do Portugalii. Ciekawe, jakie tradycje bożonarodzeniowe tam spotkamy. Portugalczycy obchodzą święta wieczorem 24 i przez cały dzień 25 grudnia. 26 grudnia wraca się już do pracy. Najważniejszym posiłkiem całych świąt jest kolacja wigilijna. Podobnie jak w Polsce, podawana 24 grudnia po zachodzie słońca. Tradycyjną potrawą jest u nich dorsz, który na tę okazję przyrządzony jest w specjalny sposób. Mimo swojej prostoty jest to sycąca i bardzo smaczna potrawa. Na stole w czasie świąt pojawia się wiele słodkich przysmaków, między innymi bolo rei, słodki drożdżowy wypiek z orzechami i kandyzowanymi owocami. Pije się również grzaniec z cynamonem i przyprawami. Pewnie ciekawi jesteście prezentów. Muszę Was rozczarować. Portugalskie dzieci otrzymują jedynie drobne, symboliczne upominki, które znajdują pod choinką najczęściej 25 grudnia rano. Wesołych świąt po portugalsku to Feliz Natal!